Hello wszystkim, z tej strony Naiken. Dzisiaj sobie pogadamy trochę o proteście w sprawie Akta 2, na którym byłem. W zasadzie to Akta 2, ale to były, tak konkretnie mówiąc, to artykuł 11 i 13. Trochę sobie popierdolę, a później dam trochę materiału, który nagrałem na tym proteście, co nie? No to tak. Byłem sobie, to było 29, pewnie to wrzucę 30 czerwca, więc no dla mnie to było wczoraj, dla was też. I tak, ile osób było, bo to jest w sumie najważniejsze. Tutaj sobie przygotuję, tutaj ten, tego co ten, to miało wziąć udział, z tego co było na wydarzeniu na Facebooku, miało wziąć udział 570 osób i prawie 2000 zainteresowanych. Z tego było może... No nie wszyscy przyszli, on też nie. Z tego było jakieś 150, tak mniej więcej, plus minus, co nie. 200 osób wątpię, że to było. 200 osób nie było na pewno. Jak to wyglądało, co nie? Myślałem, że wszystkie protesty, na których byłem, to było po prostu stanie sobie w jednym miejscu i tak no... wychodzili ludzie na jakiś podium czy coś takiego i gadali sobie do tłumu. A w tym proteście to... ja jeszcze raz zrobię. Pokaż mapkę. Poproszę sobie... Ale weź to tam dłużej. Proszę sobie o... Chodzili... Widać to w ogóle? Chodziliśmy sobie dookoła o... Tutaj. Zrobiliśmy może tak, no... 30 rundek to minimum, myślę. Tak bardziej 40, może nawet do 50 dochodziło. To... Dla mnie, co nie jestem nawykły do takiego... wysiłku, to było, no... Szło się dobrze, ale później no to było już problem, co nie? Jeszcze skakaliśmy sobie, no bo wiadomo, no kto nie skacze, ten z policji i tak dalej. No to było nieźle. A, zapomniałem tego, ale to w postprodukcji po prostu sobie dodam. A coś jeszcze? Takiego ciekawego? Szczerze to chyba nie. To tam przygotowałem dla was już tam zmontowany materiał. To sobie go obejrzyjcie, tam z 15 minut, może trochę więcej. Też nie wszystkiego po prostu dawałem z tego co nagrałem, bo w początkowej wersji to wyszło jakieś 30 minut. To już pomyślałem sobie, że to za długo i tak tych 15 minut nikt nie obejrzy, ale 30 no to no. I tak no. Nie bijcie za to, że ten, że obraz się trzęsie, no bo no, byliśmy w... No, dużo chodziliśmy. Ja nie mam żadnego tego urządzonka do stabilizacji, plus moje wrodzony Parkinson, no to... No. Starałem się, żeby nie trzęsło, no ale pewnie będzie, pewnie to będzie jakoś widać, co nie? No, to jedyne, co pozostaje mi powiedzieć, to zapraszam do oglądania i do zobaczenia w kolejnych filmikach, bo już nie będę do was mówił. No, to oglądajcie i cześć. Nie jesteśmy partią polityczną, grupą specjalnych interesów, nie reprezentujemy żadnych ukrytych sił ani graczy na scenie politycznej. Wszystkie osoby, które dołożyły starań i włożyły ogromne ilości pracy w to, abyśmy mogli dziś tutaj razem się spotkać, to osoby zjednoczone wspólną troską. Troską o to, by nie dopuścić do zamykania nam ust, by internet, który powstał dla dobra i na pożytek nas wszystkich, nie został zawłaszczony przez dogadane z politykami gigantyczne korporacje oraz biurokratyczne jednostki. Brawo! Z 20 czerwca Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego, pomimo aktywnych prób zapobieżenia temu ze strony internautów,
zaakceptowała projekt dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Kolejne głosowanie jest zaplanowane na 5 lipca. Komisja Europejska zamierza wprowadzić nowe narzędzie rzekomo do ochrony praw autorskich, a w rzeczywistości do podporządkowania rynku informacji urzędniczej uznaniowości i największym korporacjom medialnym stosującym niepoddanym zasadom przejrzystości lobby. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec prób ograniczenia naszej wolności w internecie. Ostatnim miejscu, w którym wszyscy mogą bezpłatnie się wypowiedzieć. Nie zgadzamy się na to, aby internet był zawłaszczony przez koncerny medialne oraz aparat urzędniczy. Nie pozwolimy zniszczyć niezależnych blogerów, niszowych wydawców czy startupów. Sprawmy, by Parlament Europejski odrzucił proponowaną dyrektywę w swoim głosowaniu 5 lipca. Po to, żeby tego dopilnować, my dziś jesteśmy tutaj, a mnóstwo zaangażowanych ludzi, także na ulicach i placach innych miast Polski i Europy. Zróbmy tak, żeby oni wiedzieli, że my się nie poddamy. Ani na tym głosowaniu, ani nigdy. A cały ruch oporu przeciw łamaniu naszej wolności w sieci będzie przybierał na sile z każdym dniem. Jeszcze kilka kwestii organizacyjnych. Zgromadzenie zostało zarejestrowane w formie uproszczonej, a więc nie możemy utrudniać ruchu na ulicy. Więc jeżeli ktoś z sił porządkowych będzie was prosił o zwrócenie do tłumu, proszę tak zróbcie, bo niestety nie możemy blokować ruchu. Prawdopodobnie zrobimy przemarsz wokół rynku, ale tylko wokół Trybunału. Możemy tak krążyć i będziemy skandować nasze hasła. Mam nadzieję, że się przygotowaliście do tego. I cóż, protest cały czas zacząć. A więc... skoro na mnie spada ten obowiązek, żeby jako pierwszym krzyknąć precz cenzuro! 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 Zbierzmy się trochę, bo znowu się rozłazimy. Słowa w internecie! Wolność 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 słowa w internecie! Dobra, jesteśmy wszyscy? Jeszcze. To może ci, którzy byli 6 lat temu na akta, pamiętają jedną przyśpiewkę. Kto nie skacze, ten za akta! Ho, ho, ho! Kto nie skacze, ten za akta! Ho, ho, ho! Wolne memy! 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 Wolne memy, 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 wolne memy. Uwolnić Pepe, 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 uwolnić.
uwolnić Pepe! 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 Precz z cyber-totalitaryzmem! 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 Kto nie skacze, ten za haktak! Ho, ho, ho! Nie oddamy internetu! Nie oddamy internetu! Nie oddamy internetu! Nie oddamy! Nie oddamy! Naszych memów nie zabiorą! 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 Memów nie zabiorą! Naszych 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 memów! Zróbmy teraz chwilę, żeby sobie porozmawiać, żeby uświadomić ludzie w ogóle, o co protestujemy, bo nasze kazania czasami nie są jasne. Dla wszystkich, którzy są posłami obserwatorami, nie doczytali w temacie. Plus chyba każdemu się przyda chwila przerwy od krzyczenia, prawda? Więc w ogóle po co się tutaj zgromadziliśmy? Skąd ten protest? Ten protest się nawiązał z tego powodu, że Unia Europejska przegłosowała w komisji Juri dyrektywę, która ogranicza naszą wolność w internecie, cenzuruje kontent, który wrzucamy do internetu. I to jest bardzo podobny system, który działa na YouTubie. Jeżeli wykorzystujemy czyjś filmik, to potem nasz może być zdjęty, bądź też wszystkie profity z tego filmiku idą do tego autora. Ale to jest system, który działa prewencyjnie, czyli że jeszcze zanim wrzucimy coś do internetu, nasza treść już będzie ocenzurowana, będzie zdjęta, będzie wyczerniona kompletnie. Walczymy o to, żeby 4 lipca... Lipca. Żeby 4 lipca Parlament Europejski w kolejnym głosowaniu odrzucił tę ustawę.
Nie wiemy jednak, jaki to efekt przyniesie. Miejmy nadzieję, że to będzie efekt negatywny, czyli że ustawa zostanie odrzucona, dyrektywa zostanie odrzucona. Aczkolwiek, jeżeli przejdzie, to myślę, że spotkamy się w tym samym gronie, a nawet większym, ponownie na ulicach Lublina i zrobimy jeszcze większy szum niż dzisiaj. I dłuższy. Właśnie, co możemy zrobić osobiście? Mamy ten naprawdę protest jest zorganizowany tylko po to, żeby uświadomić ludzi. Ten protest tak naprawdę może mieć jakiś wydźwięk dla europosłów, a bądź też nie. Co możemy zrobić wszyscy jako ta społeczność, którą tworzymy internautów? Możemy wysłać maile do europosłów z naszym treścią, która wyraża nasz sprzeciw co do tego strony, na przykład na stronie saveyourinternet.com org. Jak piszemy w Google Save Your Internet, internet.eu, tam będziemy mieli po prawej stronie na samym dole petycję do europosłów z automatycznie wygenerowaną treścią, bądź też możemy ją napisać sami, to nie jest narzucone, że musimy pisać to. Tak, na tej samej stronie są podane maile i Twittery do wszystkich. Tak, możemy też zadzwonić bezpośrednio do Europosła, do ich biur. I co możemy jeszcze zrobić? Tylko te trzy rzeczy. Jeżeli ktoś ma dostępy do... prowadzi blogi może, fanpage posiada, to trzeba te informacje dalej rozsyłać, informować ludzi, że te protesty były i że mogą być kontynuowane, jeżeli ta dyrektywa przejdzie jednak w Europarlamencie. Grupy dyskusyjne, fanpage'a na Facebooku, blogi, ogólnie jeśli ktoś ma możliwości takie, to trzeba informować o tym powszechnie, bo wiele osób o tym w ogóle nie wie, a dowiedziało się niedawno, prawda? Tak, nawet jak sobie spojrzycie teraz tutaj na ludzi, którzy siedzą na rynku, to nawet większość osób patrzy na siebie, nie wie o co chodzi, bo nie słyszeli tego, bo w mediach głównego nurtu jest całkowity ban na te treści, całkowity, nie ma nic powiedzieć. Nic nie powiedzą, ponieważ w ich interesie jest to, żeby ta ustawa przeszła, ponieważ to automatycznie spowoduje wywalenie tych wszystkich małych mediów, które im tak jakby dłużą w interesie. Dalej. Także uświadamiajcie go, tylko możecie udostępniajcie, tak jak tutaj powiedział kolega, jak macie jakiś fanpage, cokolwiek, jakieś dojście, uświadamiajcie nawet kolegów, znajomych, koleżanki, ściągajcie tutaj, jak będą następne protesty, bo możliwe, że kolejne się też pojawią, żeby ta świadomość ludzka, wzrastała. Bo w tym momencie dużo osób nie wie. Dużo osób nie wie nawet o co chodzi, nie wie nawet, że takie coś jak Akta 2 jest próbowane, forsowane w tym momencie w parlamencie. Dobrze, jak na samym początku mówiłem, ten protest jest kompletnie ponadpartyjny. Chcieliśmy złączyć tu jak najwięcej ludzi zwykłych, Młodzi na Wolności, jedna z partii, która chciała nas wesprzeć, była też druga, aczkolwiek się wycofali. Jesteśmy organizacją, nie partią. Chcieliśmy pokazać wszystkim, że internet jest sprawą, którą będziemy walczyć wszyscy, pomimo naszych różnic politycznych. Dlatego tutaj mamy organizację. Zawłaszczenia kobiet. Właśnie. Jeżeli ocenzurują nam internet, jeżeli wielkie organizacje, korporacje newsowe będą miały tak naprawdę monopol na informacje, będzie to prowadzić w bardzo, bardzo szybkich krokach do tego, że cała treść w internecie będzie ocenzurowana prawdopodobnie na korzyść partii rządzącej bądź tego... Prawidłowości, czyli tego, co w danym nurcie albo kto więcej płaci. Czyli dokładnie. Nie wytwórcą, tylko pośrednikom, czyli wydawcą. Dokładnie tak. Będzie bardzo podobnie, jak jest w tym momencie w Korei Północnej. Wszystko, co jest zatwierdzone w końcu, to nie Północna taka najbardziej autonomna. Dobrze nie. To w sumie teraz czekał właśnie, że to moja zmierzy. Ty pierwszy. To... Przepraszam.
przepraszam trochę, mi wysiadł już głos po tym krzyczeniu. Chciałbym po pierwsze bardzo podziękować organizatorom za to, że właśnie nie patrzą na nasze poglądy polityczne i że pozwolili nam tutaj przyjść z flagami. I też bardzo się cieszę, że jest nas dużo, reprezentujemy różne środowiska i protestujemy przeciwko cenzurze, mimo przynależności do różnych środowisk, bo o to chodzi. Jeżeli się zjednoczymy, jesteśmy w stanie obalić system. Jak powiedział Wolter, nie zgadzam się z tym, co mówić, ale będę walczyć o to, żebyś miał prawo to powiedzieć. Brawo! Tak! Właśnie takie są ideały naszej partii. Takie są ideały na pewno każdego z was, który dzisiaj tutaj jest i walczy o wolność w internecie. Brawo! Wolność słowa w internecie! 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 Wolność słowa w internecie!